Film Wstyd opowiada skomplikowaną historię o dojrzewaniu każdego z nas, może takim zbyt późnym dojrzewaniu do pewnych decyzji, bardzo takich zagmatwanych relacji między 14-letnią dziewczyną i trzema facetami. Nie wiem, opowiada o jakimś wewnętrznym bólu, o tym, co dzieje się wewnątrz nas, czasem co dzieje się za zamkniętymi drzwiami domu sąsiada, czy za zamkniętymi drzwiami naszego domu. Nie płacz. Przecież to nie jest twoja wina. Nie chciałaś tego. Naprawdę nie wiem, jak to się dzieje, bo ja jestem na co dzień człowiekiem bardzo pogodnym. Nie wiem, dlaczego z mojej głowy wychodzą takie traumatyczne historie. Główna bohaterka, Asia, którą w filmie gra Natalia Durczok, została wyłoniona poprzez drogę castingu. Poszedłem do jednej szkoły, zaprosiłem kilkanaście dziewczyn na casting. Przyszło kilkanaście dziewczyn z mamami. Mamy głównie chciały zagrać w tym filmie. Córki były nie najlepiej przygotowane do tej roli, tylko Natalia biła ich wszystkich na głowę, bo miała jakieś wcześniejsze przygotowanie do tego i bardzo nam się spodobała, dlatego dostała tą rolę. Zostawiła cię? Od podstawówki recytowałam wiersze. No i nie wiem, w pierwszej gimnazjum chodziłam na kółko teatralne praktycznie przez rok. Stwierdziłam, że no, mam okazję się zmierzyć sama ze sobą tak naprawdę, zobaczyć, czy potrafię coś zrobić. No. Nie będę cię całować. No to chcesz się nauczyć? No ale nie jestem lesbą. W filmie gram 14-letnią dziewczynę, Asię, która ma relacje z różnymi mężczyznami. No, zostaje zgwałcona. Myślę, że te kontrowersyjne sceny rozbierane między Natalią i Marcinem, czy scena pierwszego okresu Natalii, bardzo kontrowersyjne i bardzo takie no pewnie nieprzyjemne dla Natalii sceny, były najcięższe do nakręcenia. Nie bój się. Przeczytałam scenariusz, no. Strasznie pogmatwany, no i w sumie trochę się wystraszyłam, co nie? No bo tak sobie myślę, Jezus Maria, gram zgwałconą dziewczynkę. W ogóle jak to wszystko będzie wyglądało, co oni mi tam będą robić, nie? No tak, takie małe obawy, no co innego moja mama, nie? No ona to już w ogóle zrobiła panikę. Jak to będzie? Co oni jej będą robić? Nie, to w ogóle coś nie tak. No ale spoko, co nie? Sama tego chciałaś. Masz całe moje życie. Z panem Barcisiem pracowało mi się dość dobrze. Po prostu dawał mi różne wskazówki, no i ułatwiał mi po prostu moje zadanie. Naj
ważniejszy jest zawsze scenariusz. Jak ktoś napisał taki scenariusz, to dla mnie znaczyło, że ma pojęcie o tym, co robi. Jeżeli napisał scenariusz, to jest najtrudniejsze z tego wszystkiego, to znaczy, że będzie umiał całą resztę. I na tym oparłem swoje zaufanie do pana Piotra Matwiejczyka. Wiem, że nie jesteś moim ojcem. Postać Jan, nauczyciel muzyki, który przeżywa swoją wielką tragedię. Jej nie może się pozbierać i dopiero spotkanie z główną bohaterką i to, co razem przechodzą, pozwala mu jakoś troszkę odbić się od jakiegoś dna psychicznego, z czym nie może sobie poradzić od kilku lat. Dobra, koniec na dzisiaj. Przepraszam. Ja też mam swoje życie, jest późno. No, ja jestem bardzo zadowolony ze współpracy z Natalią. Myślę, że poradziła sobie bardzo dobrze, pomimo tego, iż miała bardzo, bardzo wiele trudnych scen, jak na swój debiut aktorski. Jestem z niej zadowolony i na pewno jeszcze coś u mnie zagra. Twoja mama czym się zajmuje? Nie żyje. Natalia jest bardzo fajna, bardzo, bardzo dobry wybór reżysera i naprawdę ma, wydaje mi się, że ma duży talent i ma dobrą cechę, nie peszy się. Jest odważna, przebojowa, naprawdę wydaje mi się, że będzie fajna dziewczyna, o ile się nie zepsuje w showbiznesie. Zawsze, kiedy się goliłem, przybiegała tutaj, stawała na kiblu, zaczynała się wygłupiać, stroić miny, a potem przykładała nakremowaną buzię do lustra. No właśnie się zastanawiam, bo nie wiem, czy bym chciała być zawodową aktorką. Tak wcześniej myślałam, że chciałabym, a teraz nie wiem, bo to jest ciężkie zadanie. Cisza na planie i bardzo proszę. No! Nie skrzywdził mnie! Nie go byłaś tamtej nocy? Drugim elementem była świetna rola. Świetna, niebanalna, skomplikowana, dramatyczna. Pewnie jakieś znaczenie miało to, że wreszcie nie komediowa. Proszę, to dla ciebie. Ale ja nie umiem grać. To się nauczysz. Chciałem tę rolę zagrać po prostu. Pokaż ręce. Po co? Pokaż, pokaż. Gdzie masz odciski? Bo gdyby mi pan Piotr powiedział, że... Teraz mogę to powiedzieć, bo już się skończyły zdjęcia. Gdyby mi powiedział, że w ogóle nie ma pieniędzy, żebym to zrobił za darmo, to też bym tę rolę zagrał. Z każdym z aktorów, na przykład z Dorotą Segną, z Mirosławem Baką, spotkałem się. Wcześniej dyskutowaliśmy na temat tego. Niektóre dialogi były zbyt pretensjonalne i zauważyłem to. Powiedziałem, że je zmienię, zmieniłem. Aktorzy zgodzili się zagrać, ale wiedzieli, że biorą udział w czymś ciężkim. Przysłał mi scenariusz, który przeczytałam, który mnie strasznie zdołował, chyba każdego, ale tam są naprawdę dobre role. No i jego siła przekonywania okazała się skuteczna. Przyjechał do mnie, porozmawialiśmy, rozwiał pewne moje wątpliwości, które miałam. Zrobisz mi dziecko?